Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Mniej więcej rok temu nagrywałam na swój kanał taki film, który nazywał się Czy czytam książki, które kupuję? I była to moja reakcja na pierwszy book haul, a zarazem na pierwszy film na moim kanale, ponieważ pierwszy film na moim kanale to był właśnie book haul. I tam zapytałam Was, czy chcielibyście więcej tego typu filmików, na przykład z reakcją na TBR-y. No i właśnie dzisiaj po roku przychodzę z takim filmem, także dzisiaj będziemy sprawdzać, czy czytam te książki, które pojawiają się w moich TBR-ach. I do tego eksperymentu wybrałam dwa filmiki. Pierwszy filmik to jest mój w ogóle pierwszy TBR na kanale z 2016 roku, z początku 2016 roku, końcówka lutego, początek marca. A drugi to jest jeden z tych nowszych filmików z zeszłego roku, czyli mój taki pierwszy TBR po powrocie na kanał, kiedy wróciłam do Polski i zaczęłam od nowa regularnie nagrywać. Także z tymi dwoma filmikami będziemy się dzisiaj konfrontować i zobaczymy, czy czytam w ogóle te książki, które sobie planuję na początku miesiąca. Zapraszam do oglądania. Okej, mam tutaj już swój telefon, odpalam sobie pierwszy TBR, czyli ten stary, zaraz Wam dokładnie powiem, kiedy on jest. On jest dokładnie z 2 marca 2016 roku, więc już naprawdę bardzo stary. Tutaj Wam oczywiście podlinkuję te filmy na górze, także w kartach one będą się wyświetlały. Możecie sobie zajrzeć, chociaż do tego filmiku wolałabym, żebyście nie zaglądali, bo on naprawdę jest... Okej, pierwsza książka, która pojawia się w tym TBR-ze właśnie z lutego 2016 roku, to jest książka Miasto Popiołów Cassandry Clare. I rzeczywiście ja tę książkę przeczytałam. Przeczytałam tę książkę chyba w zasadzie nawet jakoś mniej więcej wtedy, kiedy ułożyłam ten TBR. Później zrobiłam sobie taką bardzo, bardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o Świat Nocnych Łowców. Natomiast w zeszłym roku wróciłam do tej serii, przeczytałam tą trzeci, czwarty i piąty i został mi już tylko szósty, żeby zakończyć tę serię, żeby się z nią zapoznać w pełni. Także ten szósty jeszcze gdzieś tam w moich planach na pewno jest. Ale to Miasto Popiołów wtedy przeczytałam, także wydaje mi się, że to było mniej więcej właśnie w marcu, kwietniu, czyli w czasie, kiedy ten TBR nagrywałam, na kiedy on był planowany. Także pierwsza książka na plus. Oglądamy dalej. Kolejna książka to również książka młodzieżowa i jest to Co jeśli Rebeki Donovan. Ta książka czeka na mnie już od sierpnia. W momencie, kiedy ona wchodziła na polski rynek, ja bardzo na nią chorowałam. Po prostu strasznie, strasznie chciałam tę książkę przeczytać. Kolejna książka to książka Co jeśli Rebeki Donovan. To była kiedyś dosyć popularna pisarka właśnie w tych latach mniej więcej 2014-16. Ona wydała jakąś serię, nie pamiętam jak ta seria się nazywała, ale ta seria była chyba Oddechy. Ona była bardzo popularna w pewnym momencie gdzieś tam właśnie w tej takiej książkowej, internetowej społeczności. Bardziej na blogach, bo jeszcze wtedy BookTube i Instagram nie były aż tak bardzo rozwinięte. No i właśnie książka Co jeśli była takim stand-alone'em, jeżeli chodzi o tą autorkę i ja strasznie byłam tą książką zainteresowana. I tak też ją przeczytałam, natomiast kompletnie jej nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam, o czym była fabuła, nie pamiętam, co tam się działo. Także o ile nawet w momencie czytania pewnie mi się podobała, bo ja wtedy czytałam dużo takich książek, o tyle no po prostu już nic z niej nie pamiętam, także nie zostawiła we mnie żadnego śladu. Wydaje mi się, że gdzieś ją jeszcze mogę mieć u rodziców, ale tak jak wspomniałam, nie wywarła na mnie żadnego większego wrażenia. Ale mamy na razie wynik 2-2, także jest naprawdę bardzo dobrze i patrzymy dalej. Trzecia książka, którą planuję przeczytać w marcu, to Dziewczyny z Powstania. O tej książce również gdzieś tam już wspominałam. Tak jak mówiłam, ja bardzo lubię tematykę wojenną. Ta książka zresztą opowiada o prawdziwych historiach kobiet, które rzeczywiście walczyły w powstaniu. Kolejna książka to Dziewczyny z Powstania, z takiej serii wydawnictwa Znak. Ja tej książki nie przeczytałam, mam ją gdzieś tutaj zresztą za sobą na półce, być może ją widzicie w tle. I z tej serii mam również książkę Dziewczyny z Syberii. Żadnej z tych dwóch książek nie czytałam, ale do tej pory bardzo bym chciała to zrobić. Także to nie jest tak, że to nie jest jedna z tych książek, które kiedyś wsadziłam w TBR, które bardzo chciałam przeczytać, ale gdzieś tam mi się to w czasie rozmyło i już nie mam ochoty na te książki, bo jest takich książek sporo, myślę. Natomiast ta do nich nie należy i to jest nadal taka książka, którą chciałabym przeczytać i w zasadzie może sobie ją gdzieś wyjmę na wierzch albo po prostu będę ją miała z tyłu głowy, żeby to zrobić w jakimś, powiedzmy, najbliższym czasie, bo naprawdę mam na nią ogromną ochotę i bardzo chętnie bym ją przeczytała. Także wynik na razie to 2-3 i oglądamy dalej. W marcu jeszcze na pewno przeczytam książkę, której zapomniałam wziąć ze sobą, a jest to Światło, którego nie widać, Antonego Dehera. I tę książkę bardzo, bardzo, bardzo chcę przeczytać, bo słyszałam o niej tak dużo pozytywnych opinii, że no... Akurat jeśli chodzi o tę książkę, to poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko i mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje. I ją na pewno przeczytam w marcu, na 1000% przeczytam ją w marcu. Słyszycie to moje zapewnienie, że na 1000% tę książkę przeczytam w marcu? Nie przeczytałam jej do tej pory. Mam ją dalej na półce i ona dalej gdzieś tam w moich planach jest. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy ja ten film nagrywałam, ta książka była turbo popularna. Po prostu każdy o niej mówił. Wtedy jeszcze Snapchat był też popularny i ona też na Snapchacie się bardzo często pojawiała właśnie w takich książkowych snapach i tam też bardzo dużo osób ją chwaliło. Ale właśnie głównie na blogach i na tych, powiedzmy, pierwszych kanałach booktubowych, które już wtedy były w Polsce, ona też była bardzo popularna. No każdy o niej mówił tak naprawdę. To była książka, która chyba w tamtym roku dostała nagrodę Pulitzera. Autor tworzył ją przez około 10 lat, wydaje mi się. No i naprawdę zamieszała
sporo na rynku wydawniczym i ja ją mam na półce i dalej chcę ją przeczytać bardzo, bardzo mocno i na pewno kiedyś to zrobię, ale zarzekałam się, bawi mnie to trochę, bo się bardzo zarzekałam w tym filmie, że na pewno na 1000% ją przeczytam w marcu, a do tej pory, czyli 5 lat później, ja dalej tej książki nie przeczytałam, także no tak właśnie wyglądają te TBR-y. I to chyba była ostatnia książka z tego filmiku, także mamy 2-4, 50%, więc powiedzmy nie jest najgorzej, ale też nie jest dobrze. I przechodzimy do drugiego filmiku, do którego odnośnik też Wam wstawię nad moją głową, także zaraz będziecie sobie mogli obejrzeć całość, jeżeli jesteście zainteresowani, a ja już sobie tutaj szukam i odpalam też u siebie na telefonie. I może zacznę właśnie od tych, które tutaj mam w tej formie papierowej. Okej, mam w tym filmiku 3 książki papierowe i kilka chyba na czytniku, także zaraz zobaczymy. Przede wszystkim mam tutaj książkę Colsona Whiteheada, Miedziaki. Jest to tegoroczna nagroda Pulitzera. Pierwsza książka to Miedziaki, Colsona Whiteheada. To jest książka, która w 2020 roku zdobyła nagrodę Pulitzera. I to jest książka, którą przeczytałam też właśnie w tym TBR-ze. To znaczy, to był chyba TBR, tak, to był TBR sierpniowy i ja właśnie w sierpniu tę książkę przeczytałam. Natomiast nie zrobiła ona na mnie aż takiego wrażenia, jak myślałam, że zrobi i jak zrobiła na wielu innych czytelnikach. Dla mnie była taka dosyć raczej przeciętna, jeżeli chodzi o sposób pisania. Momentami wręcz mi się dłużyła i była trochę nudnawa. Oczywiście porusza bardzo ważny temat, to niewątpliwie. Natomiast literacko nie trafiła do mnie jakoś jak w 100%, ale myślę, że gdzieś na moim kanale na pewno w podsumowaniu no sierpnia pewnie, albo może września, ale raczej sierpnia znajdziecie moją szerszą opinię na temat tej książki, bo też no było to ponad rok temu, już prawie półtora roku temu, więc też już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że nie podobała mi się aż tak, jak myślałam, że mi się spodoba. Kolejną mam książkę, którą już też pokazywałam na kanale, a jest to reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda. Druga książka to reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda. Ja tę książkę również mam i pożyczyłam ją w tym momencie siostrze, także nie zobaczycie jej gdzieś tam za mną, ale ją też czytałam i też ją czytałam mniej więcej w tamtym czasie, we wrześniu chyba czytałam. Tak, pamiętam, że cały wrzesień niemalże spędziłam z tą książką, bo ją się tak ciężko czytało, ale rzeczywiście ona była fenomenalna. To było naprawdę 5/5 gwiazdek, świetna, po prostu wybitny reportaż, naprawdę bardzo dobry, bardzo dobrze ukazujący problem, który autorka poruszyła. A autorka jest przecież Polką, a pisała o Kanadzie, także na pewno nie było to proste. Natomiast bardzo uważam rzeczowo, dokładnie i bardzo dobrze przedstawiła losy ocaleńców tak zwanych, to znaczy dzieci, które były przymusowo odebrane rodzicom. To była rdzenna społeczność Kanady i zostały umieszczone w takich ośrodkach, w takich szkołach, które miały je gdzieś tam zasymilować do zachodniej kultury, a w rzeczywistości były to ośrodki katolickie, które miały je no, siłą nawrócić po prostu na wiarę chrześcijańską, na katolicyzm. No i to, co tam się działo, to po prostu są rzeczy niewyobrażalne. Niewyobrażalne zło się tam działo w tych szkołach, no, w tych placówkach, nawet nie wiem, jak to nazwać. I dopiero okazuje się, że mimo, że to się działo przez praktycznie cały XX wiek, to Kanada przeprosiła za to dopiero stosunkowo niedawno i w jakiś sposób zadośćuczyniła ofiarom po prostu tych wydarzeń. Bardzo trudna rzecz, bardzo mocny reportaż, ale jednocześnie bardzo ważny. Na pewno o nim słyszeliście, bo on przez ostatni rok, dwa był bardzo, bardzo popularny, zdobył zresztą nagrodę Nike czytelników, także jeżeli jeszcze nie czytaliście, to bardzo gorąco polecam, chociaż no nie jest to łatwa lektura. Trzecia z tych papierowych książek, które również tutaj mam, to jest również coś, co zaczęłam już czytać. Jak widać, jestem tak mniej więcej w, nie wiem, no może 1/3, to nawet chyba nie jest 1/3 książki. Jest to książka Czarownice, Niezwyciężona siła kobiet. Jest to taki esej poniekąd, w dużej mierze o polowaniach na czarownice, a raczej te polowania na czarownice są tutaj punktem wyjścia dla autorki. Kolejna książka w tym TBR-ze to Czarownice, Niezwyciężona siła kobiet. I to też jest książka, którą przeczytałam, także jak na razie w tym filmiku mamy 3/3, więc naprawdę świetny wynik. Tylko że ja ją przeczytałam dużo później, niż nagrywałam o niej film, ponieważ wtedy faktycznie zaczęłam w sierpniu, natomiast ostatecznie skończyłam ją w grudniu tego roku, w sensie zeszłego roku, 2020, czyli czytałam ją mniej więcej pół roku, właśnie od końcówki wakacji do grudnia, bo to była ciężka książka, to był, tak jak wspomniałam, zbiór esejów i one były troszkę nierówne, nie wszystkie podobały mi się równie mocno, a jednocześnie stosunkowo ciężkie, to znaczy ten język nie był taki do końca przystępny, nie zawsze był przynajmniej przystępny, no i po prostu momentami trudno mi się przez tą książkę brnęło, ale na pewno jest warta uwagi i też no, mówiłam o niej więcej po prostu w podsumowaniu grudnia, więc nie będę się tutaj rozwodzić, ale też na pewno książka warta przeczytania, chociaż wydaje mi się, że nie najlepsza, jeżeli chodzi o taką tematykę feministyczną. I oprócz tych 3 książek, które tutaj widzicie, mam również książki, które ściągnęłam sobie na Legimi. Okej, i to były wszystkie książki papierowe, które w tym TBR-ze się pojawiają, ale mamy tutaj jeszcze jakieś książki na Legimi. Kładkę książka nosi tytuł O zmierzchu. Mnie w tym roku i pierwszą z tych książek, które miałam wtedy na Legimi, a obecnie już mam je w formie fizycznej, to była książka Therese Bowman O zmierzchu. To była książka, po którą ja sięgnęłam, ponieważ właśnie w 2020 roku totalnie zakochałam się w tej drugiej. To była moja topka 2020 roku i to jest do tej pory jedna z moich ulubionych książek w ogóle i bardzo często o niej myślę i chciałabym kiedyś zrobić jej reread. I dlatego sięgnęłam po O zmierzchu. Natomiast O zmierzchu
już aż tak do mnie nie trafiło, nie była to według mnie aż tak dobra książka jak ta poprzednia. Wydaje mi się, że też być może z tego względu, że w tej drugiej bardzo mocno mogłam się utożsamić z główną bohaterką, która była zbliżona do mnie wiekowo, ale też problemy, które jej dotyczyły, też dotyczą w jakiś sposób mnie, oczywiście nie wszystkie i nie w 100%, natomiast mogłam gdzieś tam rzeczywiście odnaleźć kawałek siebie w tej historii. Natomiast O Zmierzchu opowiada historię już takiej kobiety po 40, która już gdzieś ma jakąś ustaloną pozycję w społeczeństwie, to znaczy ona jest tam doktorką historii sztuki, z tego co pamiętam, ma taką naprawdę dobrą pozycję na uniwersytecie, natomiast to, czego jej w życiu brakuje, to rodzina i dziecko. I właśnie to jest książka o tym, jak ona chciałaby założyć rodzinę, a czuje po prostu, że ten jej zegar biologiczny już no, zbliża się ku końcowi tak naprawdę, że już być może nigdy tą matką nie zostanie. I ta książka po prostu była mi dosyć odległa, jeżeli chodzi o tematykę i jakoś tak do mnie nie trafiła aż tak bardzo, no ale wciąż uważam, że ta autorka pisze naprawdę bardzo dobre książki, także w ogóle polecam Wam zainteresować się Therese Bowman, jeżeli jeszcze nie znacie jej książek. I druga książka z tych w formie elektronicznej na Legimi, a zarazem ostatnia w tym TBR-ze, to jest właściwie taka książka bonusowa, co do której nie jestem w 100% pewna, czy ją przeczytam, ale gdzieś tam chciałabym ją wcisnąć, bo ostatnio opowiadała mi o niej moja przyjaciółka i szczerze mówiąc zaciekawił mnie ten temat, chociaż nie spodziewałam się, że to będzie coś, co może mnie zainteresować. A mianowicie jest to książka Marceliny Schumer-Brysz, Wróżąc z fusów, reportaże o Turcji. Tutaj również Wam wkleję okładkę. Okej, i ostatnia książka w tym TBR-ze to jednocześnie pierwsza, której z niego nie przeczytałam, a jest to książka Wróżąc z fusów, reportaże o Turcji. Ja po tą książkę chciałam sięgnąć ze względu na to, że wtedy czytała ją moja przyjaciółka, która jest bardzo zafascynowana kulturą Turcji i w ogóle tym, co się tam dzieje. I ona bardzo mi tą książkę polecała, czy może nawet nie tyle samą książkę, co po prostu opowiadała mi, o czym jest ta książka i zaciekawiła mnie na tyle, że chciałam po nią sięgnąć. Natomiast ostatecznie tego nie zrobiłam, jakoś pewnie zabrakło mi czasu w tym czasie. No i gdzieś tam to się właśnie rozmyło, że na razie jakoś nie mam ochoty do tej książki wracać, chociaż być może kiedyś po nią sięgnę, bo zawsze dobrze jest się dowiedzieć czegoś nowego, a ja o Turcji zbyt wiele nie wiem. Właśnie Agnieszka jest takim moim źródłem informacji na ten temat, no ale być może kiedyś właśnie do tej książki wrócę i ona gdzieś tam wróci do tych moich czytelniczych planów. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Obejrzeliśmy dwa TBR-y, które wykonywałam w bardzo dużym odstępie czasu, to znaczy pierwszy w 2016 roku, a drugi w 2020, także była 4-letnia przerwa między jednym a drugim. Okazuje się, że jest nieźle. Naprawdę, być może akurat te pierwsze TBR-y jeszcze byłam taka zmotywowana, żeby je nagrywać, bo wydaje mi się, że te, które nagrywam ostatnio, czyli tam powiedzmy wrzesień, październik, listopad, zupełnie mi nie wychodzą. Niemniej jednak te, które tutaj oglądaliśmy, udało mi się w większości wypełnić. Także jestem z siebie naprawdę dumna i może rzeczywiście te TBR-y mają jakiś sens, może nie jest to tak, że zupełnie nie czytam tych książek, które planuję. Dajcie mi znać, czy podobał Wam się taki luźniejszy film, czy chcielibyście więcej tego typu filmów i reakcji na moim kanale. Jeżeli tak, to na pewno będę myśleć, żeby w przyszłości takie filmy również się pojawiały. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!